Dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy żądają od prezydenta Warszawy szczegółowych wyjaśnień. Uważamy, że w tej sytuacji niezbędne są wyjaśnienia ze strony prezydenta miasta, który powołał pana Karpińskiego na stanowisko sekretarza, a pan Karpiński, wcześniej przypominałem, był prezesem spółki MPO. Włodzimierz Karpiński od grudnia 2019 roku był prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. W kwietniu 2021 roku został powołany na stanowisko sekretarza miasta. To właśnie za czasów jego urzędowania miało dochodzić do ustawionych przetargów opiewających na kwotę 600 milionów złotych. W zamian Karpiński miał otrzymać 5 milionów złotych w gotówce. W środę sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla polityka. Trafił do aresztu na 90 dni w związku z podejrzeniem korupcji i tą pajęczyną powiązań, która została wytworzona wokół MPO. Wcześniej Karpiński pełnił funkcję ministra Skarbu Państwa w latach 2013-2015. Jego zatrzymanie ma związek ze śledztwem, w którym na początku lutego aresztowano m.in. Rafała Baniaka, byłego wiceministra Skarbu w latach 2011-2015. Zdaniem śledczych to on kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Ja nie będę komentował zarzutów, bo ja nie jestem prokuratorem ani śledczym. Znam z dawnych lat ówczesnego ministra Karpińskiego. Był dla mnie zawsze wzorem osobistej przyzwoitości i uczciwości. W środę rano prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o zawieszeniu Włodzimierza Karpińskiego w pełnieniu obowiązków sekretarza miasta. No, co do odpowiedzialności pana prezydenta Trzaskowskiego, to biorąc pod uwagę to, jak wzrosły koszty odbioru śmieci za jego kadencji, a to jest wzrost ponad trzykrotny, no to odpowiedzialność taka przynajmniej polityczna jest oczywista. W 2018 roku zagospodarowanie odpadów kosztowało stołeczny ratusz ponad 350 milionów złotych. Dwa lata później było to już prawie 1 300 000 000. Wywożenie odpadów nieczystości z miasta to są gigantyczne pieniądze. Tutaj wygląda na to, jakby został stworzony specjalnie system po to, żeby dochodziło do korupcyjnych działań. Koszty związane z wywozem śmieci to nie jedyna rzecz, na którą skarżyli się samorządowcy. No tak, tutaj to kwestia kosztów to zawsze jest problematyczna. No teraz generalnie wszystko drożeje, ale mieliśmy dużo zamieszania co do różnego typu, jak rozliczać odpady. Czy to robić z ilości wody, z metra. No tutaj żadna metoda nie jest dobra. W związku z aferą pojawiają się pytania, czy prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, poda się do dymisji? Może, ale nie musi. Chyba nie zaistniało żadne takie wydarzenie, które by na nim to wymuszało. Zależy to od jego dobrej woli, ale myślę, że tutaj nie należy tego oczekiwać. Na posiedzeniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy nie stawił się Rafał Trzaskowski. Zamiast niego odpowiedzi na pytania radnych udzielał wiceprezydent Michał Olszewski. Aleksander Wojak, Telewizja Republika.